Lato mieliśmy stabilne, teraz mamy stabilną jesień. Ten rok jest w ogóle wyjątkowy. Kapitalne lato, teraz kapitalna jesień będzie, znaczy jesień jesienna. No jaka jest jesień, każdy widzi. Kapitalny ten rok jest też pod innym względem. Na przykład tego, co się działo około blogowo, życiowo i tak dalej. Na przykład coś takiego pod wczorajszym odcinkiem podcastu. Fantastyczny odcinek. Marcin, gratuluję umiejętności zadawania dużo dobrych pytań. Robisz to bardzo dobrze, lepiej od wielu zawodowych dziennikarzy. No okej. Pytania otwarte, ważne, ciekawe. Cóż mogę powiedzieć? Generalnie faktycznie przygotowuję się do wywiadów nie pod takim względem jak kiedyś, żeby jakie pytania zadać, tylko znaczy jakie jakby tematy poruszyć, tak, związane ze sportem, tylko bardziej tak życiowo i przygotowuję sobie parę takich pytań dziwnych dla mnie, które się fajnie sprawdzają. Zaskakują gościa, ale nie są też, przynajmniej w początkowej fazie rozmowy, jakieś mocno prywatne, intymne. A później, gdy jak nabierzemy z rozmówcą do siebie trochę zaufania, to można wejść jakby na głębszy poziom dyskusji. Ciekawe, zaobserwowane kilka miesięcy temu po też lekturze jednego z podcastów o sztuce prowadzenia wywiadów, także jakby świadomie się starałem rozwijać w tym kierunku. Ale tak czy inaczej jakby te moje wywiadziki, jak ja to mówię, strasznie zaskakują mnie takie pozytywne recenzje, a pojawiło się w ostatnich kilku dniach ich zadziwiająco dużo, nawet przed publikacją 65. Kropki nad M, do której teraz serdecznie zapraszam, bo jak słyszycie jest świetna, więc ja właściwie nic nie muszę już dodawać. Ale teraz czas na inne przygotowania. Ustaliłem wreszcie z trenerem, że wracam do treningu i trzeba będzie zobaczyć, czy coś jeszcze potrafię się poruszać. Ciągle padam. No, więc życzę wszystkim trenowania. Takiego jak ja. Znaczy powrotu do treningu. W ogóle trenowanie. Mniemam, że po wczorajszym vlogu ktoś się obrazi, że jak to mogę coś w ogóle mieć do kogoś, że ktoś biegnie 5 czy 7 godzin maraton. No i nie mam, jakby spoko. Niech sobie ktoś biegnie, tylko no mam coś do tego, bo człowiek sobie robi krzywdę. Znaczy moim zdaniem, jeśli ktoś, kto jest zdrowy w pełni, biegnie te 5,5 czy 6 godzin maraton, a no sorry znajomi, ale moim zdaniem to jest robienie sobie krzywdy. Szacun pod takim względem, że naprawdę przeżyć 5 godzin ciągłego biegu, czy nie wiem, 15 godzin na Ironmanie, no to naprawdę ja po swoim ultra, czyli znowu po wysiłku wielonasto czy 10-godzinnym, byłem umarnięty psychicznie, więc jakby z tej strony naprawdę nie uważam, żeby przebiegnięcie maratonu kilkanaście czy kilkadziesiąt minut szybciej, jeśli mówimy o jakichś takich prędkościach gdzieś w drugiej połówce czy w czwartej ćwiartce, było łatwiejsze, bo jeśli biegniemy, nie wiem, w ciężkich warunkach jest ciepło, to te 5 godzin, 6 godzin na słońcu potrafi po prostu człowieka zjechać do zera i można po prostu omdleć, może nie umrzeć, ale omdleć i czuć się totalnie jak kupa. Ale to, co robimy przy okazji swojemu ciału, które najprawdopodobniej nie jest w takim wypadku, jeśli jesteśmy na tyle przygotowani, by znieść takie obciążenia, to jest zło. Takie jest moje zdanie. Pomijając, że w ogóle wszystko, co jest maratonem lub dłuższe od maratonu, to jest zło i Ironman też pewnie jest złem, ale to jakby oglądając tego vloga musicie wziąć to pod uwagę, że mój filtr jest pewnie... jest mój. O, tyle. Mail time. Tydzień po zjeździe jest niecałe, a już do mnie przyszła paczka, która ma ulepszyć moje pakowanie się na różne wyjazdy. Generalnie woreczki kompresyjne do odzieży. Zobaczymy, jak się sprawdzą już w poniedziałek. chyba. Chociaż nie, bo to trzeba by jakąś dłuższą podróż odbyć, a nie na 1-2 dni. No, ale fajna sprawa, kiedyś tam opowiem. No. Trzymaj to się. Myślałem i chyba wymyśliłem. Z rowerem przynajmniej. Zrobię tak, że kupię sobie te części, o ile dostanę pozwolenie od zarządu. Bo przecież zawsze je mogę przełożyć później, tylko na koło będzie do wyrzucenia niepotrzebnie złożone, bo jest to 6-calowe, jeśli bym kiedyś kupił większą ramę, ale całą resztę, czyli najdroższą rzecz, na przykład korbę, zawsze będzie można przełożyć do nowej ramy. Więc tak sobie wymyśliłem i nie wiem, czy to jest dobre myślenie, ale to jest moje myślenie. Prawdopodobnie dzisiaj jeszcze zostanie parę razy zmienione. Godziny mijają, tak sobie pomyślałem, że może bym w każdym odcinku polecił coś dla Was, jakiś materiał. Jako że przerabiam tego w sumie prawie codziennie trochę. No i dzisiaj miałbym coś. Dzisiaj miałbym dla Was 109 odcinek podcastu Lepiej Teraz. Był w tym odcinku Piotr Pogon, czyli osoba, która była również w moim podcaście. Więc tak, jeśli ktoś obejrzał sobie czy odsłuchał kropkę nadałem 65, do której zapraszam, to również jako uzupełnienie, a może nawet wcześniej, żeby sobie posłuchać 109 odcinka podcastu Lepiej Teraz. Kolejna rozmowa ciekawa, pogłębiona, również jest wspomniana tam książka o Piotrze, więc zdecydowanie zachęcam do posłuchania. Robota na dzisiaj skończona, w międzyczasie sobie notuję kolejny odcinek podcastu. Odcinek 67, czyli ten, który się pojawi chyba pod koniec listopada, żeby było śmieszniej. Także dużo czasu do niego jeszcze jest. Dla tych, którzy vloga oglądają, pokazuję, kto będzie gościem. Ten człowiek, tutaj ten pan. Może ktoś poznaje, może nie, teraz już pewnie poznajecie. No ale to na niego to jeszcze poczekacie. Powiem Wam, że sam sobie zazdroszczę, że mam dostęp już do tego, pomijając, że ja przeprowadzałem rozmowę, ale że mogę sobie teraz tego posłuchać, obejrzeć, a Wy jeszcze nie. Ale trzeba mieć zasady, trzeba mieć kalendarz publikacji, więc poczekajcie cierpliwie. A dlaczego składam podcast? Bo jutro nagrywam kolejny, więc żeby nie mieć za dużo manka czy do roboty później. Tak, lepiej wcześniej niż później. W szkole odbieram jeszcze juniora z muzyki, a tutaj są wehikuły. Tutaj chyba rower MTB. Tutaj chyba szosa jest, albo jakiś coś takiego, a to chyba gravel. Napęd ekonomiczny. Coś za maszyny. Proszę zobaczyć na ten przekrój, to chyba jest rower czasowy. No może ta kierownica została obrócona o 90 stopni, ale tak poza tym jeździłbym, gdyby były pedały.